Szczęść Boże. Witam wszystkich serdecznie. Chciałbym wprowadzić dzisiaj do całego cyklu tych spotkań pod hasłem o rodzinie, wspólnocie i nie tylko. Hasło jest dosyć ogólne, ale myślę, że trzeba na początek powiedzieć, jakie były główne motywy podjęcia tego cyklu spotkań. Sporo na ten temat już powiedział ksiądz proboszcz w wprowadzeniu. Natomiast ja dzisiaj chciałbym już przejść do takich konkretnych pojęć, konkretnych, można powiedzieć, przyczyn, dla których wspólnie postanowiliśmy podzielić się z Państwem naszym doświadczeniem, a również przedstawić pewne problemy, bo oczywiście nie na wszystkie problemy mamy gotowe rozwiązania. Czas, w którym to się dzieje, jest na pewno szczególny. Nie trzeba nikomu o tym mówić, nie trzeba udowadniać. Natomiast chciałbym wymienić przynajmniej podstawowe problemy, które mogą się pojawić w tym czasie szczególnie. Na pewno istotną rzeczą jest to, iż przebywając razem praktycznie na okrągło, ze względu na obostrzenia, ze względu na konieczność zmniejszenia naszych sytuacji wyjazdowych i innych, jesteśmy ze sobą dużo więcej czasu niż to było do tej pory. To wszystko działa na nasze zachowania, to wpływa na nasze nastroje. Są różne restrykcje, które powodują, że i szkoła dzieje się w domu, i całe nasze życie, często zawodowe, również przebiega w domu. Co wtedy się dzieje? No przede wszystkim to zamknięcie w obrębie naszego mieszkania powoduje, że będąc ciągle ze sobą, narastają pewne napięcia, też może i nawet konflikty. Właściwie 12 godzin na okrągło każdy z nas albo siedzi przed komputerem i wykonuje swoją pracę zawodową, albo uczestniczy w tych pracach, które wykonują nasze dzieci poprzez kontakt ze szkołą. To powoduje, że często w domu nie starcza komputerów dla wszystkich. Trzeba dzielić ten czas. Oczywiście nie sposób pominąć takiej drobnej kwestii, jaką jest chociażby sprawa zdrowotnych warunków ciągłej pracy z komputerem. Nie tylko związanej ze wzrokiem, ale również z fizyczną dziedziną, bo przecież to jest kwestia ciągle takiej samej pozycji, zmniejszenia ruchu, tym bardziej, że w szkole nawet i zajęcia wychowania fizycznego odbywają się zdalnie przecież. Oczywiście do tego dochodzą też zewnętrzne zagrożenia, które są wynikiem różnych działań hakerów, oszustów, którzy przecież poprzez sieć internetową w różny sposób atakują użytkowników. Myślę, że jest bardzo istotny element, którym też trzeba sobie poradzić. To jest kwestia braku kontaktu dzieci, młodzieży z rówieśnikami. Dla pełnego rozwoju człowieka jest to bardzo istotny czynnik. Czy potrafimy w tym czasie w jakiś sposób uzupełnić te brakujące elementy? Przecież kontakty są ograniczone. Na pewno bardzo wiele osób też spotyka się z problemami, które wynikają z samotności. Myślę tu głównie o osobach starszych, które siłą rzeczy są same, mieszkają samotnie. Przy tym ograniczeniu kontaktów ich samotność jeszcze wzrasta. Myślę, że też często w naszych rodzinach mamy przecież osoby chore, które szczególnie są narażone na infekcje, są narażone również na skutki pandemii i dlatego też staramy się je chronić w szczególny sposób. To jeszcze bardziej zwiększa tą izolację. Można powiedzieć, że najbardziej tragiczną sytuacją jest niewątpliwie ta
taka sprawa, która no niestety ma czasem miejsce, że człowiek wręcz umiera w samotności, bo nie można odwiedzić nikogo w szpitalu, nawet w sytuacji naprawdę już skrajnej. Nie można również uczestniczyć w tych ostatnich godzinach, kiedy człowiek odchodzi. Myślę, że oddzielną sprawą, którą też trzeba mieć na uwadze, a która właściwie jest takim głównym motywem podjęcia tych naszych spotkań, to jest problem z duszpasterstwem, problem z wychowaniem religijnym naszych dzieci, z praktykami, katechezą. To, w jaki sposób te spotkania mają nam, rodzicom, pomóc w tym, w realizacji tych zadań, przecież które każda katolicka rodzina przed sobą ma, to znaczy zadaniem związanym z wychowaniem religijnym naszych dzieci. Też niebagatelną sprawą jest z pewnością problem komunikacji między małżonkami. No wydawałoby się, że w czasie, kiedy jesteśmy ciągle razem, ta komunikacja jest łatwiejsza, ale to często jest złudzenie, dlatego że to ciągłe bycie razem przy właściwie braku tego czasu, kiedy nas nie ma, powoduje, iż nie bardzo potrafimy czasem utrzymać na wodzy nasze emocje, nasze zdenerwowanie, nasze przemęczenie. A przecież jest rzeczą zupełnie oczywistą, że chcielibyśmy realizować nasze zadania zawodowe w domu tak samo dobrze, jak to realizowaliśmy, uczęszczając do pracy, do naszych biur, do zakładów pracy, a przecież nie zawsze to się da. Myślę, że też ważną rzeczą jest, aby w domu znalazł się czas na rozmowę, na spokojną rozmowę z nastolatkiem, na bezpośredni kontakt z dzieckiem, chociażby przy czytaniu jakiejś bajki. To wszystko też ma swoje zadanie i spełnia swoją rolę w procesie wychowania. Tych sytuacji można by wyliczać więcej, ale chciałem tylko pokazać, że to wszystko powoduje, iż nasze zapatrzenie, nasze zastanowienie nad sytuacją w naszej rodzinie w danej chwili jest niezbędne. Nasuwa się zatem pytanie, czy można znaleźć receptę na wszystkie te problemy. Z pewnością nie jest to łatwe i na pewno nie ma nikogo, kto by dał nam od razu gotowe rozwiązania. W związku z tym będziemy próbowali w tych naszych spotkaniach pokazać pewne rzeczy, które jesteśmy w stanie zauważyć, które być może każdy z nas w jakimś stopniu już przerabiał w innej sytuacji, a równocześnie też podzielić się doświadczeniem, które, tak jak wspomnieliśmy już na samym początku, posiadamy z tej współpracy z małżeństwami, z rodzinami, przez wiele lat funkcjonując w duszpasterstwie rodzin. Dlaczego w takim razie akurat podjęliśmy tego typu działanie? No, przede wszystkim z tego względu, że chcemy, aby ta pomoc dla tych, którzy jej potrzebują, dla tych, którzy zechcą z tego skorzystać, płynęła z tej grupy, która jest dla nas bardzo ważna. Sporo na ten temat w wprowadzeniu już mówił ksiądz proboszcz. Chodzi o wspólnotę parafialną. Rodzina jest tą najmniejszą wspólnotą i dlatego my będziemy ciągle wokół tego najmniejszego, powiedzmy, gniazda, najmniejszej wspólnoty ciągle się nad nią zastanawiać. Natomiast ważną rzeczą jest, abyśmy we wspólnocie parafialnej znaleźli pomoc, znaleźli dodatkowe jakieś elementy, które ułatwią nam przejście przez ten okres, bo wszyscy mamy nadzieję, że on kiedyś się skończy. Myślę, że te wszystkie doświadczenia będą tu się pojawiały w bardzo różnych odsłonach. Myślę, że warto tutaj przynajmniej ogólnie powiedzieć, co chcemy poruszyć. Będą właściwie takie trzy podstawowe bloki, które chcielibyśmy podjąć. Jeden z nich będzie dotyczył problematyki wychowania. Jak wspomniałem, sporo tych problemów w domu
narasta ze względu i na stały kontakt z dziećmi, i na te pewne ograniczenia. Zatem problematyka wychowania, nie tylko tego takiego ogólnie rozumianego, ale również wychowania religijnego, problemy wiary, to wszystko będzie jednym z takich dużych tematów, które pojawią się w tych naszych spotkaniach. Kolejnym takim zagadnieniem będą więzi w małżeństwie, czyli to, co dotyczy męża, żony, co dotyczy ich kontaktu, rozwoju ich miłości. I trzecia grupa zagadnień będzie właściwie związana z, ogólnie mówiąc, nauką społeczną Kościoła, ale głównie chodzi nam tutaj o pewne proporcje, jakie należy zachować między pracą zawodową, a czasem, który poświęca się rodzinie, bliskim, przyjaciołom. To wszystko razem składa się na pewną taką całość i myślę, że to hasło, które przyświeca nam w tych naszych spotkaniach, a które żeśmy wybrali być może niezbyt trafnie jako tytuł tych naszych spotkań o rodzinie, wspólnocie i nie tylko, w jaki sposób wypełnią te problemy, o których tu na początku wspomniałem. Zapraszam serdecznie wszystkich do oglądania tych spotkań, do wysłuchania, bo tu może bardziej jest istotna kwestia słuchania niż oglądania, bo wielkich atrakcji tu w tym oglądaniu nie będzie poza naszymi twarzami. Ale życzę, aby każdy wyniósł coś z tych spotkań. My ze swojej strony postaramy się podzielić tym, co uważamy, że jest najważniejsze i co również w jakiejś dużej mierze sprawdziło się w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże.